Cześć kochani, z tej strony Kasia Chylewska. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na kurs, w którym pokażę, jak zrobić takie wiosenne, kwiatowe gałązki z wykorzystaniem papieru skrapowego. Do przygotowania moich gałązek wykorzystałam błękitny arkusz z kolekcji Paper Heaven kapuśniaczek pastele. Przy wykonaniu takich gałązek istotne jest to, żeby wybrać taki papier, który z drugiej strony będzie miał mniej więcej podobny odcień papieru, ponieważ te gałązki oglądane pod różnymi kątami będą pokazywały również tą spodnią część papieru, dlatego najładniejszy efekt uzyskamy wtedy, kiedy papier z obu stron będzie miał niemalże taki sam kolor. Oprócz papieru skrapowego w wybranym przez Was kolorze do zrobienia kwiatków przyda się też drugi kolor, jeśli będziecie chcieli zrobić sobie pasujące listki. Oprócz tego w moim przypadku wykorzystałam zestaw wykrojników Craft & You Design Poisencja, a konkretnie wykorzystałam najmniejszy kwiatek o średnicy około 3 cm. Oprócz tego będę używać dłutek kulkowych. Z zestawu, w którym są 4 dłutka, wybrałam 2 najmniejsze. Oprócz tego przyda się igła do quillingu, klej, najlepiej w małej buteleczce z ostrym czubkiem, żeby nie brudzić papieru przy robieniu kwiatów. Oprócz tego przydadzą się pręciki w wybranym przez Was kolorze, w takim, jaki będzie Wam pasował do wykonania Waszych kwiatów. Taśma florystyczna do owinięcia gałązek. Oprócz tego będę wykorzystywała gąbkę. To jest gąbka o wysokości około 5 cm. Taka standardowa gąbka, którą wykorzystujemy również do robienia kwiatów z fami rano. Przydadzą się nam również pojemniki do moczenia kwiatów oraz pojemniki do przechowywania i suszenia uformowanych kwiatów. W pierwszym etapie musimy pomoczyć nasze wycięte płatki kwiatów, poczekać chwilę, aż namiękną, a potem będziemy je formować. Do moczenia zawsze odwracam kwiaty na lewą stronę, ponieważ ta prawa strona jest wrażliwa w przypadku papierów skrapowych i trzeba się z nią obchodzić o wiele bardziej ostrożnie niż w przypadku papieru akwarelowego czy na przykład papieru czerpanego, z którego również można robić kwiaty. Kwiaty będę spryskiwać wodą, to jest woda przygotowana. Nie używam wody bezpośrednio z kranu. Płatki pozostawię na chwilę, żeby namiękły wodą. A w drugim pojemniku namoczę jeszcze kilka listków. Płatki namiękły na tyle, że można zacząć już formować kwiatki. Przesuwam dłutkiem kulkowym po płatku delikatnie w taki sposób, żeby nie powodować nadmiernego tarcia płatka o gąbkę, ponieważ papiery skrapowe są wrażliwe i ta górna warstwa w momencie, kiedy papiery są namoczone, ma tendencję do tego, żeby się odwarstwiać albo tworzyć takie delikatne ruloniki i wtedy uzyskujemy bardzo brzydki efekt, a nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby papier był gładki, zachował swój kolor, dlatego staramy się jak najmniej trzeć tą prawą stroną o gąbkę i pracujemy przede wszystkim na tej stronie. Kiedy mamy uformowany płatek, odwracamy go na drugą stronę. Delikatnie naciskam na środek. Pokażę, jak to wygląda z boku. Delikatnie naciskam na środek i formuje mi się taki ładnie zagłębiony kwiatek. I teraz, żeby zachować ten kształt, będę umieszczała te kwiaty w pojemniku. I jeszcze trochę będę dociskała je do środka, tak żeby miały jeszcze bardziej zamknięty kształt. I tak po kolei formuję wszystkie płatki. Zwróćcie uwagę, że nie przesuwam tego kwiatka, tylko odwracam gąbkę. Robię to po to, żeby jak najmniej ruszać samym papierowym kwiatkiem, ponieważ ten papier
w stanie zamoczonym jest bardzo wrażliwy i ma tendencję do tego, żeby odrywały się te płatki. Znowu dociskam kwiatek. Przytrzymuję chwilę. I delikatnie przenoszę do pojemnika. I jeszcze lekko dopycham środek, tak żeby był jeszcze bardziej zamknięty. Teraz uformujemy sobie zamknięty pączek, przy czym w przypadku papierów skrapowych, z którymi trzeba się obchodzić tak delikatnie, te pączki nie są tak zgrabne i tak okrągłe jak pączki kwiatów wykonane z famiranu czy z tkaniny. Właśnie dlatego, że trzeba się z nimi tak delikatnie obchodzić. Teraz nie odwracam na drugą stronę, tylko dociskam kwiatek, pozostawiając go w takiej pozycji i staram się nakierować płatki tak, żeby jeden płatek zachodził za drugi w taki sposób, żeby mniej więcej uformować taki jakby wiatraczek, żeby ten pączek chciał mi się ładnie zamknąć i żeby płatki ułożyły się ładnie jeden za drugim. Czasem to się udaje lepiej, czasem udaje się gorzej, ale w efekcie chodzi nam o uzyskanie w miarę zamkniętego właśnie takiego pączka. Można jeszcze delikatnie nacisnąć tył, żeby on się zrobił troszkę bardziej pękaty. I teraz będę chciała umieścić go pod kątem w takim ciasnym bardziej otworze, żeby pączek się za bardzo nie otworzył i zasechł właśnie w postaci takiego zamkniętego. Uformujemy jeszcze jeden pączek. Jeśli płatki nie do końca chcą się zagiąć, zamknąć do środka, czasem trzeba poprawić jeszcze raz. Niekiedy, kiedy płatki są zbyt wilgotne, nie chcą łapać tego ładnego kształtu. To też zależy od specyfiki rodzaju papierów w ogóle. Jeszcze raz dociskam kwiatek. Staram się ułożyć płatki tak, żeby zgrabnie zachodziły na siebie. Tutaj przytrzymując kulką, najwygodniej można to zrobić. Teraz delikatnie zabieram kulkę. Jeszcze raz dociskam, delikatnie domykam płatki tak, żeby pączek mi się w miarę zgrabnie zamknął. Te pączki raczej nie wychodzą idealne, ale naprawdę uważam, że cała gałązka wygląda tak słodko, że nie ma potrzeby wymagania od nich ideału. Włożę go znowu do ciaśniejszego otworu i pozostawię do wysuszenia w takiej postaci. Tematem tego kursu są właściwie gałązki kwiatowe, ale jeśli będziecie mieli ochotę zrobić sobie dodatkowo większe kwiatki, wykorzystując ten zestaw wykrojników, można je uformować dokładnie w taki sam sposób jak te małe kwiaty, czyli wykorzystujemy tutaj dudko kulkowe ze średnicą kulki, która jest trochę mniejsza od płatka. Dzięki temu ta kulka powoduje, że płatek nam się w taki ciekawy sposób zagina, zagniata i marszczy na bokach. Znowu obracam gąbkę, tak żeby nadmiernie nie dotykać tego płatka. Tutaj ten listek bardziej mi się otworzył, więc jeszcze raz go trochę poprawię. I tutaj też. Teraz obracam delikatnie. Dociskam. Mam przygotowany drugi pojemnik, który ma trochę większe otwory na te kwiatki. Teraz delikatnie przenoszę kwiatka do pojemnika i układam go pod kątem, też delikatnie, nie naciągając, tylko przesuwając go kulką, tak żeby usiadł sobie w rogu i zaschnął w takiej postaci.
To był ten największy kwiatek. Teraz pokażę Wam jeszcze ten średni. Do formowania średniego wystarczy taka kulka i sposób formowania jest dokładnie taki sam. Czyli toczymy kulkę od końca płatka do środka. Poprawiamy ten ostatni płatek, ten, który był formowany jako pierwszy, ponieważ on lubi się trochę odkształcić. Odwracamy kwiatek, dociskamy, trzymamy chwilę i znowu układamy w pojemniku delikatnie pod kątem i delikatnie dociskamy dłutkiem, tak, żeby kwiatek siedział sobie ładnie pod kątem i żeby zapamiętał dokładnie taki kształt, jaki sobie życzymy. Wszystkie płatki kwiatowe mamy już uformowane. Na koniec możemy jeszcze uformować kilka listków. Robimy to dokładnie w ten sam sposób, co w przypadku płatków. Kulkę dobieramy trochę większą, trochę mniejszą od wielkości płatka. I przesuwamy po listku. Potem delikatnie odwracamy. W przypadku tego kształtu listków możemy nawet złapać za tą cienką gałązkę. I delikatnie naciskamy u samej nasady kwiatków, żeby spowodować, że one będą nam się trochę wyginały w drugą stronę, co da taki ciekawy, naturalny kształt. I teraz trzeba przenieść listki również do pojemnika, w którym mają nam zaschnąć i zachować swój kształt. Mniejsze listki formujemy mniejszą kulką, dokładnie w taki sam sposób. Ten papier jest dosyć sztywny, więc tutaj kulką muszę je formować kilka razy, żeby rzeczywiście otrzymać takie ładne zagłębienie na listku. I teraz znowu naciskam u nasady. Łapę za ogonek i przenoszę do pojemnika i układam gdzieś w takim miejscu, żeby mogły zaschnąć sobie w pozycji wygiętej. Płatki i liście mamy już wysuszone. Teraz kolejnym etapem pracy będzie zrobienie dziurek w kwiatach i wklejenie do nich pręcików. Dziurki będę robiła używając igły do quillingu. I tutaj kluczową sprawą jest to, żeby zrobić dziurkę, nie odkształcając nadmiernie tego płatka. Dlatego ja robię dziurkę wykorzystując taką podkładkę korkową, a jeśli chcę zrobić ją większą, wtedy wykorzystuję gąbkę, która była zabezpieczeniem jakiejś przesyłki. Ona ma około 2 cm wysokości. Jest na tyle sztywna, że podtrzyma kwiatka i będę mogła w nim wygodnie zrobić dziurkę. Zobaczcie, że nie odchylałam nadmiernie płatków, praktycznie chyba w ogóle ich nie odchyliłam, a otwór na pręciki mamy już gotowy. I dokładnie to samo robię z kolejnym kwiatem, czyli staram się wcelować w środek, bo wtedy ładniej będą się układać pręciki. Robię wstępnie otwór, a pogłębiam go tutaj na gąbce, a potem delikatnie zsuwam z igły. W przypadku zamkniętych pączków sprawa wymaga trochę więcej delikatności i uwagi, ponieważ staramy się odgiąć płatki, ale w taki sposób, żeby nie połamać ich, nie urwać. Odchylam delikatnie, celuję w środek. W przypadku tych zamkniętych pączków w środku będę umieszczała tylko jeden pręcik, dlatego nie ma potrzeby robienia większej dziurki. A bardziej zależy mi na tym, żeby tych płatków jednak za bardzo nie odginać. Znowu staram się delikatnie odchylić i wcelować w środek, bez nadmiernego odchylania na boki. Nie zamykam z powrotem tego pączka, ponieważ jeszcze będę chciała tam włożyć pręcik i nie chcę nadmiernie ruszać tych płatków. Dobrze, wszystkie otwory w najmniejszych płatkach mam przygotowane.
Teraz mam pręciki, które mają nieco większą średnicę od tych standardowych. Tutaj będą 2 mm na pewno, albo trochę więcej. Odcinam jedną stronę i zostawiam takie dłuższe nitki, ponieważ chcę mieć dłuższe nitki w przypadku tych zamkniętych pączków. Tutaj trzeba chwilę uwagi poświęcić na to, żeby dobrze trafić w otwór, nie odchylając nadmiernie płatków. To wymaga odrobiny cierpliwości, ale udało się. Dobrze. Trzy pręciki w pączkach mamy już włożone. Teraz pozostało nam 5 kwiatów, w których będę umieszczała po 3 pręciki. Przy czym będę wybierała pręciki w taki sposób, żeby miały praktycznie taką samą średnicę główki. Ponieważ w różnych partiach pręcików wiecie doskonale, że te średnice są różne, a mnie zależy na tym, żeby w każdym kwiatku 3 pręciki miały porównywalną wielkość. I teraz, jeśli zrobiłam wystarczająco dużą dziurkę, to pręciki powinny mi przejść przez tą dziurkę bez konieczności przeciągania drutem, ponieważ nie chciałabym, no zobaczcie, bardzo ładnie weszło, nie chciałabym nadmiernie rozszerzać tych płatków. Zostawiam je na razie nie włożone do końca, ponieważ będę chciała nałożyć tu trochę kleju. Kolejne 3 pręciki, mniej więcej takiej samej średnicy główki. Umieszczam je w środku dzwoneczka. Pręciki są już umieszczone w kwiatach. Teraz przyszedł czas na to, żeby je po prostu wkleić. W przypadku pączków wystarczy nałożyć klej pod spodem na połączeniu papieru i nitki. I rozprowadzamy go równomiernie w taki sposób, żeby nie było tutaj żadnych nierówności ani nawisów. I odkładamy do wysuszenia. W przypadku otwartych kwiatów najpierw nakładam klej na pręciki, tak żeby skleiły się między sobą, a następnie wciągam pręciki możliwie głęboko do środka kwiatka. Jeśli widzę, że któryś z pręcików jest za nisko albo za wysoko, koryguję jego wysokość i staram się ułożyć je w taki zgrabny trójkąt. Następnie nakładam klej na spód płatka w miejsce łączenia papieru i nitek. Rozprowadzam klej równomiernie, tak żeby nie było tutaj żadnych nawisów ani nierówności, a następnie odkładam do wysuszenia. Ostatni etap naszej pracy to połączenie wszystkich fragmentów kwiatków w gałązki. Do tego przede wszystkim będzie nam potrzebna taśma florystyczna. Taśmę rozgrzewamy trochę w palcach, tak żeby wosk, którym jest nasączona, zaczął się kleić. Taśmę zawsze obcinam w taki sposób, żeby była tutaj pod kątem i jeszcze górę również przycinam. Wtedy taśma ładnie zakręca mi się na nitkach i skręca się od razu pod kątem, co bardzo ułatwia pracę. Zakręcam taśmę pod palcem tak, żeby okręciła się wokół nitki. I kiedy wiem, że mam już ładnie okręcone kilka razy, cofam do początku i na ten pierwszy fragment zakręconej taśmy nakładam klej.
po to, żeby mieć pewność, że ten pręcik, ta nitka dobrze sklei się z tą taśmą. Odcinam mniej więcej taki fragment taśmy, który będzie mi potrzebny i pozostawiam pręcik na chwilę, żeby ten klej miał szansę trochę zaschnąć. Teraz okręcę sobie drugi pączek. W przypadku pączków przygotowałam sobie dłuższe pręciki, pręciki z dłuższą nitką, dlatego, że dłuższa nitka w przypadku początku tej gałązki zapewni nam grubszą gałązkę i większą precyzję. Tutaj mam palce ubrudzone trochę od Magica i taśma nie chce mi się owinąć wokół nitki. Spróbuję jeszcze raz. Teraz jest dobrze. Widzicie? Cofam taśmę, nakładam trochę kleju. Odcinam taśmę na takiej długości, która wystarczy mi do wykonania całej gałązki i odkładam na chwilę pierwszy pączek, żeby klej zasechł. Teraz możemy zacząć już skręcać pierwszą gałązkę. Cały czas będę rozgrzewać taśmę w rękach, tak żeby kleiła się do siebie i będę powoli okręcać taśmę wokół nitki. Będę ją okręcać do momentu, kiedy uznam, że warto dodać już pierwszy kwiatek. Myślę, że jeszcze jeden obrót. I tutaj pojawi się pierwszy dzwonek. Okręcamy dalej. Cały czas rozszerzam taśmę. Zobaczymy, czy to już jeszcze trochę. Jeszcze jeden obrót. I myślę, że tutaj może się pojawić kolejny kwiat. Myślę, że taka długość gałązki mi wystarczy, dlatego mogę odciąć już taśmę. I pozostawię ten fragment do późniejszego sklejenia. Teraz druga gałązka. Najpierw zakręcam nitkę taśmą do wybranej długości. Teraz przymierzę sobie kolejny pączek, ponieważ ta gałązka ma się składać z dwóch pączków, nie z jednego, i będzie skierowana w tę stronę. Skręcam, rozciągam taśmę. Teraz przymierzę, czy mogę już dołożyć pierwszy otwarty dzwonek. Tutaj dobierałam kwiaty w taki sposób, żeby pierwszy dzwonek był mniej otwarty, następny bardziej i bardziej, w taki sposób, jak to naturalnie wygląda na gałązkach kwiatowych. O, w tym miejscu pojawi się pierwszy otwarty kwiatek. Dzięki temu, że mam długie nitki w obu tych pączkach, gałązka jest grubsza i bardziej stabilna. Teraz zobaczę, czy mogę dołożyć już kolejny. Myślę, że tak. Gałązkę już mogę sobie wstępnie wygiąć w tę stronę, żeby zobaczyć, jak ona się będzie układała. Ten kwiatek może będzie lepiej wyglądał w tę stronę. I skręcamy. Cały czas rozciągam delikatnie taśmę.
Poruszam ją tak, żeby rozgrzać wosk. Jeszcze nie. Jeszcze przynajmniej jeden obrót. Dzięki temu, że taśma od samego początku była obcięta pod kątem, to ona cały czas skręca mi się w dół pod kątem i bardzo ładnie się układa. Sama z siebie ładnie się układa. Myślę, że taka odległość będzie dobra. Poprawię sobie tylko te nitki, ponieważ nie bardzo chcą mi wejść w to zagłębienie. I zakręcam dalej. Zobaczę, czy wszystko mi się podoba tutaj. Czasem zdarza się, że jednak w tym momencie widzę, że któryś z kwiatów jest brzydko ułożony. Wtedy można spokojnie odkręcić tę taśmę i poprawić kwiatek. Czasem trzeba go przykręcić niżej, czasem wyżej. Czasem w ogóle wymienić na inny, bo może się okazać, że dopiero na gałązce widać, że nie pasuje nam odcieniem. Albo jest po prostu brzydki, bo też to się zdarza. Nie wszystkie kwiaty z papieru wychodzą idealne. I niektóre po prostu trzeba odrzucić. Przycinam końcówkę. I teraz ostatni etap, który robię właściwie po to, żeby mieć pewność, że te kwiatki nie wypadną mi z taśmy, jeśli taśma nie do końca dobrze je połączyła i przykleiła. Dodaję trochę kleju na nasadę, na miejsce, gdzie łączy się każdy kwiatek z gałązką. I w momencie, kiedy klej mi przyschnie, on będzie przezroczysty, ale będę miała gwarancję, że kwiatek jest na stałe, trwale przyklejony do całej gałązki. Nakładam resztę kleju na ten fragment taśmy, który specjalnie zostawiłam, właśnie po to, żeby podkleić go klejem. Docisnę na chwilę i gałązka powinna mi zaschnąć w takiej postaci i wszystko powinno się dobrze trzymać. Te same czynności powtarzam w przypadku drugiej gałązki, czyli nakładam klej u nasady każdego kwiatka. Staram się przy okazji nie pokleić płatków, jeśli kwiaty są ustawione blisko siebie. Wszystkie kwiaty są przyklejone. Teraz jeszcze końcówka taśmy. Mogę nawet ją trochę odkręcić, żeby mieć pewność, że ten klej się tutaj ładnie rozłoży. I delikatnie zamykam taśmę i pozwalam, żeby klej się rozprowadził pod nią. I bardzo proszę, gałązka jest skończona. Jedna gałązka będzie skierowana w tę stronę, druga w tę. Tak prezentują się kwiaty i liście wykonane według dzisiejszego kursu. Gałązki, które były najważniejszą częścią tego kursu, z różną ilością kwiatów, do tego listki, które po zaschnięciu zrobiły się trójwymiarowe i bardzo ładnie będą uzupełniały kompozycję. Do tego średnie kwiaty i największe, które skleiłam podwójnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego kursu. Mam nadzieję, że kurs Wam się przyda i zechcecie zrobić własną wersję takich kwiatów. Pozdrawiam Was serdecznie i do miłego usłyszenia i zobaczenia.